lekcja pod tytułem Odejmowanie ułamków dziesiętnych, a szerzej odejmowanie liczb z ułamkami dziesiętnymi. Jak odejmujemy pisemnie liczby z ułamkami dziesiętnymi? Najważniejszą rzeczą jest pamiętać o tym, o czym musimy pamiętać w czasie dodawania. Myślę, że już tą lekcję przerabiałeś, czyli o porządnym zapisie. Popatrzmy. Pierwsza liczba 4,58. Porządnie każdą z cyferek zapisuję w oddzielnej kratce, a przecinek na granicy pomiędzy kratkami. I teraz drugą liczbę zapisuję tak, aby przecinki wypadły jeden pod drugim, czyli 3, teraz przecinek, 2, 1. Ładnie kolumna pod kolumną, przecinek pod przecinkiem. Jak o to zadbasz, reszta już jest prościusieńka. Bo teraz co robimy? Możemy od razu przepisać przecinek i odejmowanie na tych samych zasadach jak zwykłe odejmowanie pisemne, tak jakby to nie były liczby z ułamkiem dziesiętnym. Czyli od prawej jedziemy sobie kolumna po kolumnie, od górnej cyfry odejmujemy dolną i już. 8 odjąć 1, 7, 5 odjąć 2, 3, 4 odjąć 3, 1 i gotowe, i mamy wynik. 1,37. Najważniejszy jest zapis, bo odejmować pisemnie to już przecież umiesz. No to popatrzmy na kolejne przypadki. 12,63, napiszmy sobie w kolejnych krateczkach, przecinek ładnie na krawędzi krateczek, odjąć, kreska ułamkowa, kreska nie ułamkowa, a kreska do podpisania wyniku. Jeszcze musimy przepisać tą drugą liczbę, 7,25. Ładnie przecinek pod przecinkiem i od prawej. 3 odjąć 5. Nie możemy, bo 3 jest mniejsze, więc robimy pożyczkę. Pożyczam od 6, więc z 6 zostanie 5, a pożyczone 1 dopisuję do 3. I mam teraz 13 odjąć 5. To jest 8. I następna kolumna 5 odjąć 2. 3 przecinek. Przepisuję. 2 odjąć 7 nie da się. Pożyczam od tej jedynki, no i po pożyczce z jedynki zrobi się 0. Pożyczone 1 dopisuję do 12. 12 odjąć 7, 5. I wynik gotów. 5,38. Popatrzmy na następne przypadki. 43 odjąć 5, czyli 0,43 odjąć 0,05. Kreseczka. Porządny zapis jest zrobiony. No to możemy odejmować. Od prawej. Góra odjąć dół. 3 odjąć 5. Za małe jest 3, więc musimy pożyczyć. Po pożyczce z 4 zrobi się 3. Pożyczone 1. Dopisuję do 3. Mam 13 odjąć 5. 8. Przechodzę do następnej kolumny. 3 odjąć 0. 3. Przepisujemy przecinek. No i 0 odjąć 0 to jest 0. I koniec, wynik gotów. Następny przykład. 7. No co tu zrobić? Pamiętasz w lekcji z dodawaniem pisemnym? Przypominałem Ci o tym, że do każdej liczby możemy dopisać przecinek i tyle zer, ile chcemy. Że to się nic nie zmienia. Ile w takim razie tutaj dopiszemy zer? Tyle, ile tutaj mamy cyferek po przecinku w tej drugiej liczbie. 2. I już wiadomo, jak zapisać. Teraz tutaj piszę 3,49. I już możemy porządnie sobie odejmować. No to odejmujemy. 0 odjąć 9 nie możemy. Musimy pożyczać. Stąd nie pożyczymy, bo jest 0. Stąd pożyczamy. Po pożyczce z 7 zrobi się 6. Pamiętasz tą zasadę. Tutaj po drodze robi się 9 z 0. A jedynkę dopisujemy do zera i mamy 10. 10 odjąć 9, 1. Następna kolumna 9 odjąć 4, 5. Przecinek przepisujemy, 6 odjąć 3, 3. Kto nie pamięta i nie rozumie, co tu się stało, jak ta pożyczka zadziałała, radzę wrócić do lekcji, gdzie uczę odejmować pisemnie. Tam to szczegółowo tłumaczę, bo tu mechanizm jest identyczny, no nie ma sensu go tu powtarzać. Jeszcze dwa przykłady.
12 odjąć 22 setne. No popatrzmy, mamy ten sam problem co przed chwilą, czyli piszę 12, teraz stawiam przecinek i dopisuję 2 zera, bo tu są potrzebne dwa miejsca po przecinku, więc 2 zera dopisuję. I w tym momencie już wiem, jak wpisać tą drugą liczbę, bo już wiem, gdzie jest przecinek. Znak odejmowania, kreseczka i odejmujemy. 0 odjąć 2? No nie da się, znowu będziemy pożyczali. Stąd nie możemy, bo jest 0, no to stąd. Z dwójki po pożyczce zrobi się jedynka. Tu 0, 9 i jedynkę dopisujemy do 0. 10 odjąć 2, 8 i następna kolumienka, 9 odjąć 2, 7, przecinek, przepisujemy, 1 odjąć 0, 1 i 1 przepisujemy i mamy gotów wynik. I ostatni przykład, 3 i 5 dziesiątych, a tutaj mamy 1 i 123 setne. Widzisz, jak przepisałem, przecinek pod przecinkiem. Tu ilość cyfr nie ma znaczenia. Dlaczego? Bo przecież mogę tu dopisać zera i właśnie dopisałem. Znak odejmowania, kreseczka i odejmujemy. 0 odjąć 3? Nie da się. Skąd będziemy pożyczali? Oczywiście dopiero stąd, od piątki, z której zrobi się czwórka, po drodze z zera robi się dziewiątka i jedynkę pożyczoną dopisujemy do zera. 10 odjąć 3? 7. 9 odjąć 2? 7, 4 odjąć 1, 3, przecinek, przepisujemy, 3 odjąć 1, 2 i wynik gotów. I to jest wszystko. Teraz może sobie potrenować samodzielnie. Pamiętaj o jednym. Najważniejszą rzeczą jest zapis, tak żeby przecinek był pod przecinkiem i ładnie kolejne cyferki w kolejnych kolumienkach, a nie jakieś takie pisanie o coś takiego, o jakieś takie rzeczy czasami widzę u uczniów w zeszytach, jakieś takie zapisy i próbują tutaj odejmować. Ja tu nic nie widzę, a oni podobno widzą, tylko później wyniki są nie najlepsze, mówiąc szczerze. Warto poświęcić uwagę i wpisać porządnie. To jest pierwsza rzecz, o której pamiętasz. I druga, że jak ci brakuje w jednej z liczb cyferek, to zawsze ci na prawo, tylko na prawo, wolno dopisać tyle zer, ile tylko potrzebujesz. I na tym koniec lekcji.